Dobra, witam w kolejnym odcinku z Dead Space'a. Lecimy dalej. Wróć na pokład Kaliona. Dobra, ja mam wrócić na pokład, a oni sobie pojechali, tak? Czy ten typek tu był? Chyba był. Kuźwa, sobie światło wyłączyłem, nic nie widać. Kuźwa. I znowu ta myszka. Czekajcie. Rozgrywka. Automatyczny zmysł wspomagany celowania. Skieruj kamerę na ścieżkę lokalizatora, środku i kamerę. Wskaż żółtek, pokaż samouczki, zresetuj samouczki. Nie, tu nie ma tego. Martwa strefa, drążka, czułość spustu, siła wibracji. Gdzie jest jebana myszka? Czemu mi się pojawia, kuźwa, jak nie chcę, żeby się pojawiała? Czy ja tu byłem? A tak, byłem tutaj. O, zapomniałem tutaj rzeczy. No czekaj, nie chcę tego. Kurde, ekwipunek by się przydał większy. A, już walić to. I tak bym nic więcej nie zmieścił. Dobra, jedziemy na dół. A nie, w górę, sorry, w górę. Zobaczymy, czy się w ogóle dostaniemy na swój statek. Oho. Może być problem. Słyszycie to? Dzięki. Czemu mi uciekasz? Chodź tu. O, ja tu nie byłem? Są węzły, kredyty. Dużo mam tych kredytów już? 5800. Coś fapie słyszę. O kurwa. O fuck me. Fuck my, moje spodnie. Nie, te dźwięki są za mocne. Obracaj. Przepraszam, przesadziłem. Za mocno. Jakoś mi się palec przykleił do lewego. Nie, otwieraj! Nie podchodzisz, mnie zachodzisz? Dobra, czuję, że tu zaraz będzie jakaś bitka większa. Isaac, dotarliśmy na mostek. Nikt nie przeżył. Daniel spróbuje dostać się do komputera głównego. Nie ma ciała! Zapis. Dobra, zapisane. Jestem chory na zapis. Jak
To pięknie wygląda. Jednak Frostbite to Frostbite, nie? Trudny silnik do ogarnięcia, ale jak ktoś to zrobi dobrze, to nic, tylko się cieszyć. A, wy już jesteście tutaj! Dobra. Wszystko co mogłam, ale rdzeń i tak wymaga eksperta. Czyli mnie. O! Dziennik tekstowy. I zakurodził się jako... O! Posłuchajmy. Prośba o weryfikację życiorysu zgodnie z prośbą o to, co mogliśmy znaleźć na temat tych specjalistów, których wysłano na misję naprawczą. Isaac Clark. Potrzebuję pomocy. Czekaj, babo. Isaac rodził się jako syn Paula i Octavie Clark na ziemi, na wschodnim wybrzeżu Republiki Amerykańskiej. Paul Clark był uznanym architektem statków, zatrudnionym przy korpus marynarki handlowej Unii Galaktycznej. Według akt spędził sporo czasu poza planetą, z dala od swojej rodziny. Po narodzinach Isaaca Paul został tymczasowo przydzielony do mieszczących się zakładów produkcji statków KPMUG na ziemi. Przez 4 lata pracy w nich wychowywał Isaaca razem z Octavią. Gdy ten okres dobiegł końca, Paul opuścił ziemię na dłuższy czas. Wpływ Paula na syna był ewidentny. Według archiwów Isaac poszedł na studia z inżynierii mechanicznej i elektrycznej i otrzymał wysokie oceny. Według raportów medycznych i psychiatrycznych nieobecności Paula Clarka miała ogromny wpływ na Octavię. Cierpiała ona na depresję, póki lekarze nie zachęcili jej, by spełniała się poprzez pracę na rzecz organizacji charytatywnych. Uważa się, że w ten sposób nawiązała kontakt z kościołem unitologii. Początkowo związek z kościołem zdawał się łagodzić jej dolegliwości psychiczne. Data odwołania pozostałych sesji terapeutycznych odpowiada dacie ogłoszenia jej ceremonii inicjacji przez miejscową parafię. Są przesłanki, że sprzedała znaczącą część majątku rodzinnego, aby zapłacić za pełne członkostwo w kościele i oczyszczenie duszy, co jest wymagane, aby uzyskać wyższy stopień wtajemniczenia. O Boże, jakiś kult naciągnął matka Isaaca na... O Boże. Wydaje się, że Isaac został przyjęty do prestiżowej szkoły inżyniernej, ale przypuszczamy, że nie był w stanie opłacić czesnego, ponieważ akta wskazują, że uczęszczał do szkoły mniej znanej i korzystał ze stypendiów i wsparcia finansowego. No się dziwicie, jak jego matka wszystko przepuściła? Po kończeniu studiów uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Isaac zaciągnął się do marynarki kupieckiej. Jego pomysłowe rozwiązania inżynierskie szybkie zapewniły mu dobrą reputację. Po 2 latach uzyskał awans na pozycję bliżej głównych szlaków handlowych. W tym momencie kariera Isaaca mocno zwolniła. To by się pokrywało z doniesieniami lekarzy o pogorszeniu się stanu zdrowia psychicznego jego matki, a wyciągi bankowe wskazują płatności za leczenie w ośrodku psychiatrycznym. Wydaje się właśnie, że Isaac poznał oficer medyczną i neuropsychiatrę Nicole Brennan, a jej nazwisko pojawia się wśród lekarzy opiekujących się Octavią. Isaac i Nicole zaczęli mieszkać ze sobą, stan ten trwał do momentu, gdy Brennan otrzymała awans, który wiązał się ze służbą na pokładzie USG Ishimura. A, to tak poznał Nicole, że ona się opiekowała jego matką. Powrót Paula po długiej nieobecności zbiegł się w czasie z wypisem Octavii ze szpitala. Pewną zagadką jest, dlaczego akta służby Paula zostały utajnione. O ile Paul nie zwierzył się Isaacowi, zabrał swój sekret do grobu. Kolejne zapisy dotyczące śmierci zarówno Paula, jak i Octavii. Ich ciała zostały przekazane na mocy testamentu pod opiekę kościoła Nitrologii, które zostały majątkiem Clarków. Powiedzenie na życzenie Octavii. Wow. Zamiast przepisać coś synowi, to wolała oddać jakiemuś kultowi z zjebów. Wydaje się, że kolejne petycje o zakaz zwrócenia zwłok rodziców były ignorowane, ponieważ kościół odmawiał udzielenia jakichkolwiek informacji na temat swoich członków. Przyczyna ich śmierci pozostaje nieznana. Ogólnie rzecz biorąc, Isaac zdecydowanie ma odpowiednie kompetencje, by poradzić sobie z takim zadaniem jak Ishimura. Na wszelki wypadek zalecam jednak rozmawiać z nim o polityce, a nie o religii. Kendra Daniels. Nie udało mi się znaleźć nic na temat w czasie, w którym dysponowałem, ale Dalton za nią ręczy. Wygląda na to, że wzięto ją na tę misję ze względu na jego rekomendacje. Jeśli sądzi, że się nadaje, to jakie mam prawo, by to podważać? Okej, okay. Czyli ta Kendra to jest ta, co jest tutaj z nami.
No ciekawe, ciekawe. Fajnie sobie to przypomnieć. A w ogóle nie pamiętam, że on się z Nicole poznał przez resztę, że jego matkę tam. Co ty masz na sobie? Czy to krew? Hayley, wysłuchaj mnie. A nie, nie ma ich tutaj. Szmury opanowały jebane potwory. Tylko ta tu została. Co? Nie, wciąż brak łączności. Isaac... Trzeba szybko naprawić Keliona. Masz raport o uszkodzeniach? Tak, jest, tutaj. Dobra. Uruchom diagnostykę. Oj, byłaś ranna, no. Nie przejmuj się. O Boże. O Boże, to jakieś dwunożne ogoniaki. Biegnij! O, oh, fuck! No nie, i po niej! Holy fuck! Dobra, już jedną straciliśmy. No i dupa. Jak ich pokonać? Ale mocni są. Isaac, co tam się kurwa dzieje? Johnston nie żyje. I Kalion padł. Rdzeń osobliwości przeciążony. Tylko Kalionem mogliśmy wrócić. Utknęliśmy. Nie. Nie stracę dwóch moich ludzi na próżno. No to co robimy? Co z komputerem głównym? To trup. Wszystkie systemy zablokowane kodami kapitana. To znajdź kapitana Mafajasa. Znajdź jego rig. Dobra. Okay, o, mogę iść tam. Kapitan Benjamin Mafajas jest w sekcji medycznej. Stan martwy? Nawet kapitan? Wow. Chryste. No tu wszyscy nie żyją. Isaac, jesteś bliżej medycznego. Wróć się tam przez sektor naprawczy. Znajdź ciało kapitana i zabierz mu ich. Oj, dzięki, przepraszam. Jego kodom będziemy... Co to było? Co się dzieje? Chen? Jaki Chen? Daniels? Chen się zmienił w nekromorfa. No to grubo. Się zastanawiałem, bo tu ciała nie było, czyli się zmienił. Nie został tak do końca zabity. Artykuł sponsorowany, a to walić. Żadnego sponsoringu. Dobrze, idę tutaj, tak? Łazienka. Dziękujemy za umycie rąk. Tu to już trzeba całą łazienkę umyć. Dobra. Trochę kredytów. Dobra, idziemy dalej. Pokład startowy. Hohoho. Przepraszam. To jeszcze z tego podniecenia. Tą grą. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Szkoda, że te gierki są takie krótkie. Co my tu mamy? Kredyty. Edyty. Kolejni martwi ludzie. Co to? W sklepie możesz kupować, sprzedawać i umieszczać przedmioty w schowku. O! Dawaj sklepa. W sklepie możesz kupować, sprzedawać i przechowywać przedmioty na później. Przedmioty ze sklepu można kupować za kredyty, dostać schematy do sklepu, aby uzyskać dostęp do nowych przedmiotów. Przedmioty ze ekwipunku można sprzedać i umieścić w skrytce. Gdy ekwipunek jest pełny, umieść przedmioty w skrytce, aby później je odebrać lub sprzedać.
Chyba jest dostępna w każdym sklepie. Wiązka kosztuje 10 tysięcy. A to co to? Kombinezon zwiększa pojemność ekwipunku do 18 miejsc, zapewnia 5% pancerza więcej. Trzeba to kupić. Ulepszenie pancerza. Of course. Ekwipunek. Co to? Jaki moduł? Sprzedaj go w sklepie w zamian za kredyty. Ty! To ja mogę go kupić już. Sprzedamy sobie amunicję, albo nie. Nie, Boże. Oddawaj. Klasyczny rig. Klasyczny rig zbudowany, by służyć latami. Ej, pokaż się. Pokażcie, jak to wygląda. Że będzie ten z pierwszej części, tak? Ale odświeżony graficznie. A nie, nawet graficznie nie odświeżony. Wyciągnięty po prostu nawet stamtąd. No to nie, dziękuję. To dziękuję. Ten odświeżony mi się podoba. A zaraz jeszcze go ulepszymy, zobaczymy co się zmieni. Dobra, ulepszamy kostium. Tu... Sprzedaj. Jesteśmy wdzięczni za twoją inwestycję. Dobra, i kupujemy. Uwaga! Poziom drugi. O kurde, już nawet widać po masce, że jest trochę inny. Ale dobrze, przyda mi się więcej miejsca w ekwipunku. Nice. O, więcej ma tych płytek. Podoba mi się. Dobra. Jestem biedny, ale warto było. No patrzcie na to. Piękny jest. Dobra, mamy tylko jedno przejście. Nie widzę innego. Pokaż ekwipunek. No i ile miejsca. Od razu lepiej. Mamy warsztat. Nie, 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 stój, 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 stój. Mogę jechać, ale tu mogę jeszcze się ulepszyć. Mam jeden węzeł chyba. Dwa! Powietrze. Czas trwania stazy może, co? Też nie wiem, czy ja tego będę używał. Dobra, na razie weźmy... Kurde, no nie wiem. A, nie wykryto węzłów w pobliżu. Dobra, to i tak ja muszę najpierw tlen. Okej, i teraz sobie mogę iść tak, tak. A to co to jest? Energia stazy. Pojemność. To weźmy pojemność. Dobra. Małe ulepszonka powoli do celu. Ulubię to. Teraz możemy zapisać. I lecieć dalej. Halo, halo. Jest tu kto? O, ktoś jest, ale zasnął. Przepraszam. Nie ten guzik.
Poziom pierwszy ten. Wiem, że tam jeszcze bym się musiał i tak wrócić, bo tam też był poziom pierwszy. Tej pierwszej lokacji. Pewnie tutaj zdobędziemy ten poziom pierwszy. Ukończono. Witamy na pokładzie. Ukończ rozdział pierwszy na dowolnym poziomie trudności. Dobra. Rozdział drugi. Jest I. Dobra, NI jest. Moduł kinezy. Co to jest? Czym jest kineza? Jestem Jedi? Używaj kinezy do przemieszczania obiektów. A, no dobra. No to Jedi. Coś tu spadło. Coś tu mamy. Chyba nie. Co to jest? Scan rig to unlock workstation. Jak mam zeskanować rig, jak nie działa tutaj nic. Idziemy do... Nie wpuszczę ich, nie wpuszczę ich. Oficer ochrony. Trzeba wstrzymać pozycję. Panią coś trzyma. To wróciły. Oh my god, ale panią przebiło. Kto tu wrócił? Nowa broń. Co to za broń? Plazmus? Aby ją dodać, użyj koła broni. Karabin pulsacyjny. Ups, nie tak. Tu jedynka. Albo nie, dobra, to będzie jedynka. A to będzie dwójka. Nie widzę, żeby to miało dużo mina zbliżeniowa, główny strzał. Ups. Dobra, to się tak wbija. Mam iść tam. Wyłączyć blokadę kolejki. Nie wiem, wyłączę. Znoszenie blokady stacji. Aha, mogę się przemieszczać, dobra. Rozumiem. Dobra, to idziemy. Nie będę na razie zapisywał. Jak się wrócę, to sobie zapiszę. Przepraszam. Przepraszam, nie chcę was bezcześcić waszych ciał. O kurwa. To jest gorzej niż myślałem. Kurwa. Isaac, co wy robicie? Zaatakowały nas, a ona gdzieś pobiegła. Nie, cisza. Medyczny to jakaś rzeźnia. Zabarykadowali wejście do kostnicy. Ewakuujcie to, tak. Te pomieszczenie od razu. Mógłby pewnie zniszczyć. Nie wiem, wybuchnij z hydrazyną. Potrzebuje detonatora. Może defibrylator. Jak on może tam być? Isaac, ten, który nas zaatakował. Przysięgam, że to był Chen. Ale widziałem, jak ginie. Jeśli zabarykadowali kostnicę, może chcieli w niej coś zatrzymać.
Możliwe. Tam mam iść. A tu co jest? Znowu mamy 2T. Znajdź defibrylator. Dobra, najpierw defibrylator. Znajdźmy. O kurde, nie trafiłem? Okej. Brak zasilania. Za pomocą kinezy możesz chwytać różne obiekty i rzucać ostrymi obiektami we wrogów, aby ich przebijać. Okej, dzięki. O kurwa. Wykryto groźną anomalię. Aktywacja kwarantanny. Chujowy ten pistolet. Zablokowałem się. Za mną! Oh my god. No zblokowali mnie mośki. Słaby, słaby ten pistolet, znaczy karabin. Gówno zrobił. W ogóle co ja wypuszczam? Co to jest? Pocisk pulsacyjny. Wow, wow, wow. No i znowu ścięło. Nie rozumiem, o co tu chodzi z tym ścinaniem. Dobra, chyba muszę iść na dół. No nie wierzę. Aha, tak to działa. O fuck. Bum! A. Zapomniałem, jak się rzuca. Dobra, kwarantanna zdjęta. Zniesiono kwarantannę. Dobra, tam jest główny. Ale to chwila. Tu mamy tyle przejść. Co to? Próbka tkanki niezbędna. Wkładam! Nie działa. Holy fuck, się wystraszyłem. Co my tu mamy? O, to coś. Pamiętam tą figurkę. Ci zmarli w kolonii. Paranoja, halucynacje. Chciałeś naukowej analizy. Przyczyna i skutek. Więc wszystko zaczęło się po zabraniu znaku. Czym się tak martwisz? Znak jest boski. Wiemy to.
I wszystko się zjebało przez ten znak. Umierają. To ma być transformacja, którą obiecywały nam nauki? Doświadczamy nowego początku, Terence. Początku unitologii, ludzkości. Oczywiście nasza wiara jest testowana. Wszystko teraz się zmieni. To właśnie mnie martwi. Koniec nagrania. Zamknąć mnie. Co tam do mnie gada? Szepty są niepokojące. My tu jeszcze mamy ładowanie stawy. Nicole? To ja. Dziennik audio. Osobisty, dr Nicole Brennan. Czyli ona tu jednak jest. Leki i terapia nieważkościowa sprawiły, że pacjent Harris wykazuje postępy. Jeśli będą kontynuowane, będzie nadzieja dla innych z IGIS-7. Dr Mercer nadal się jednak wtrąca. Twierdzi, że omamy Harrisa mają znaczenie religijne. Jeśli będę musiała zgłosić skargę, zrobię to. Nie stracę pacjenta przez te unitologiczne bzdury. Nigdy więcej. Śledzenie sygnału RIG. Dr Nicole Brennan. Lokalizacja RIG. Niepewna. Możliwe jest ręczne śledzenie RIG. Niepewna. Blokowano misję poboczną. Badaj oddział ratunkowy. No oczywiście, że misję poboczną zrobimy. Nie mogę wejść do kuby kostnicznej, dopóki nie uporam się z barykadą. Przestań do mnie gadać. Dziennik operacji. Doktor Mercer, skopiuj na mój bezpieczny terminal. Przekonałem Jurgensa, żeby przekazał mi nagranie z kolonii. To niebywałe. Witamy w kolonii. Zobaczyłem to, czego szukałem przez całe życie. Transformacja tych górników przeczy samej śmierci. Kain opowiada się za rozwagą. Jego wiara została nadwątlona przez te stwory, które nazywa nekromorfami. Temat do sklepu. To dziwne, bo nawet nie widziałem, jaki to schemat. Za szybko kliknąłem. Z Kainem czy bez niego muszę zbadać jedno z tych stworzeń. Albo to, co im najbliższe. Jesteś chory. Pacjenta Brennan. Schematy pakietu stazy. Karabin pulsacyjny, ale i tak nie mam węzłów, więc... Nic mi to nie da. Muszę iść tam po ten dyf. Ja pierdolę. Już coś mi się dzieje z mózgiem. Dobra, zapis ukończony. Czekajcie, jeszcze coś sprawdzę tylko. Ta misja jest zablokowana, nie? Badaj oddział ratunkowy. No na razie nie mogę. To jest jakaś... Ta. Czekajcie, jeszcze się wrócę na górę na chwilę. No tam jeszcze było jedno wejście. O tutaj. Teraz się odblokowało, bo już nie ma kwarantanny. Nie. Brak zasilania. Dobra, chodźmy po ten defibrylator i może... się wszystko odblokuje. Chętnie tą misję poboczną zrobię. Ja muszę sobie te literki zapisywać. Pamiętajmy, N-I, nie? Z tych rozdziałów. Oh my god, jakiś kolejny brzydota. Macie wasze eksperymenty.
zbiczował cię swoimi mackami. Może miałeś poziom pierwszy karty? Poziom trzeci szatnia? Ops, nie ma główki. Boże, to już eksperymenty na ludziach? Co to? O! Kurwa, on tu jest! Nie zauważyłem go nawet. Sobie nie przeczytałem. Mogę iść na górę. No nie widzę innego przejścia, tylko mogę iść na górę. Dobra, ale te dzieciaczki nie są takie straszne. O kurwa. Fuck you. Dzieci śmieci. Jeszcze na dzieciach eksperymenty robić i powstało takie gówno małe. Te dźwięki mnie dobiją zaraz, nie? Oh my god. Co tu się podziało? O, fuck! Przepraszam. Defibrylator, mamy. Czy Daniels nie odpowiada? Jak sytuacja u ciebie? Znalazłeś Nicole? Jej gabinet jest pusty. Ani ślady po niej. Ale znalazłem defibrylator do zniszczenia barykady. Potrzebuję tylko butli z hydrazyną. Pośpiesz się, Isaac. Nie podoba mi się to, co słyszę. A, to ja tu wyszedłem. Fajnie. Muszę znaleźć Rick Kapitana w Cossack. Nicole pracowała właśnie tutaj na pokładzie medycznym. Jeśli został po niej jakiś ślad, to znajdę go w tym miejscu. Weź zbiornik z hydrazyną. A gdzie to jest? Na tą stronę. A coś tu leży. Nawet nie zauważyłem. Kredyty. Dobrych kredytów nie przegapię nigdy. No to wracamy się, nie? No kurde. O, kurwa. Ale mnie wystraszył jebany. Oh fuck. Tego się nie spodziewałem. O! Odblokowało się. Wymagane uprawnienia poziomu drugiego. A skąd ja ci wezmę uprawnienia w takim miejscu? Ale tam musi być coś fajnego. Okej, muszę iść tam. Tu mamy sklep. Oka. Nowe schematy przesłane, można je kupić. A, zestaw stazy można kupić. Wii. A gdzie jest warsztat?
Warsztat by się przydał. Ja pierdolę, nie, te, na tych dźwiękach to naprawdę oni zrobili. Dzień dobry. Ja pierdolę. Wolał się zabić. Ja go jeszcze dobiję, żeby już nie wstał. Brak zasilania. Dobra. Zaraz mi coś na ryj wyskoczy. Ja już tylko czekam. Mówiłem. Mówiłem. Włożone. Tam jakieś drzwi sobie otworzyłem? Tak. Co my tu mamy? Dziennik audio. Odebrano rejestr pacjentów. Podobno wyniki badań Harrisa są niejednoznaczne. W świetle doniesień z kolonii ma szczęście, że zachował zmysły. Doświadczenie boskości pozostawiłoby ślady na każdym umyśle. Być może. Ale nie dostrzegłem niczego boskiego w tej krwi. W tych samobójstwach. Teraz to objawienie. Potrzebujemy jedynie wiedzy do przetłumaczenia go. Sądzisz, że tę wiedzę można znaleźć w psychice pana Harrisa? Jestem pewien. Kapitan Mafias zakazał odwiedzania IGIS-7, więc ten pacjent może być naszą największą szansą. Ale Harris jest pacjentem dr Brennan, a twoje metody... Mercer, sytuacja jest... A czemu tych drzwi nie można otworzyć? Nie mogę na to zezwolić. Zrobisz oczywiście co najlepsze, ale... Jak długo możemy czekać? O, tu mamy warsztat. Ktoś tu kaszle. A to ty! O, umarł. Jest tylko warsztat, nie ma zapisu. Kuźwa, zapis by mi się przydał. Dobra, co teraz dać? Chyba w piłę plazmową. Kombinezon na razie nie mam co. Strefa stazy. Czas trwania stazy. Energia stazy. Kurde, może energia? Nie. Karabin pulsacyjny. Czas przeładowania. Pojemność. Dobra, idę tu w pojemność, a potem w obrażenia. Jeszcze. Ta piła plazmowa naprawdę jest dobrą bronią. O! Kolejny węzeł. Ja sobie już dam w obrażenia. Ja lubię tą piłę. Ona mi już nieraz dupską uratowała, a ten kalabin pulsacyjny to będzie tylko na wybuchy. Poziom drugi, nawet poziomu pierwszego nie mam. Dobra, na górę. Oby był tam jakiś zapis. Oh fuck!
Padło ci wszystko. O, o, ktoś tam idzie. Chodź. Ktoś cię kuźwa widzę. Ławcu mały. Myślę, że go nie zobaczę. Się będzie skradał. Ja widzę wszystko. Widzę wszystko oprócz tutaj zapisu, kuźwa. Żeby się przydał. I se chętnie zakończył. Ładowanie stazy. Gdzie mam iść? Tam mam iść. Ale to coś jest, jeszcze sala obserwacyjna jakaś. Dziennik tekstowy. Eksperymenty. Co to? A, to krzesełko. Żeby wam nekrofiutek odpadł. Idę stąd. Zapis! Tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pożegnaj się, Isaac. Pa, pa.